Bardzo, bardzo chciałabym wam opowiedzieć tą historię, żeby jednocześnie nie wyszło na to, że oszalałam. To jest niesamowite, czego ostatnio udało mi się dotknąć i co ostatnio udało mi się zobaczyć. Ale jednocześnie jest to tak trudne do opowiedzenia, choć wiem, że Gdzieś czuję taką potrzebę, żeby się tym podzielić. Tylko mam nadzieję, że znajdę jakieś słowa, żeby wam opisać to, z czym się ostatnio spotkałam. Materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. To jest wyjątkowo trudny podcast dla mnie do nagrania. Bo ja wiecie, jestem ogólnie wygadana. Jak mnie słuchacie, to znacie mnie już od jakiegoś czasu. Wiecie, że umiem ubierać rzeczywistość w słowa. Ale czasami pracując z pseudocybiną, zdarzają się takie rzeczy, które bardzo trudno jest ubrać w słowa. Ale próbuję, podejmuję to wyzwanie. Ale może powiem wam, od czego to wszystko się zaczęło, I jak to się stało w ogóle, jak do tego doszło? No więc muszę Wam powiedzieć, że to było, tak, to było takie doświadczenie, kiedy pracowałam z Amanitą. Opowiadałam Wam o tym, Też już było jakiś czas temu. I Amanita mi wtedy powiedziała, że zostałam wybrana, że jestem szczególna, że posiadam szczególne właściwości. No i jak to ja stwierdziłam. Ech, gadanie, taki bullshit, że ja jakaś tam wyjątkowa. A wtedy wszechświat się w sumie tak, jakby trochę zmówił, i ludzie zaczęli mi powtarzać, że jestem fantastyczna, że jestem odważna, że mi dziękują, że w ogóle. I ja machałam na to ręką i ciągle się zastanawiałam, dlaczego nie jestem w stanie tego przyjąć. Dlaczego ja z jednej strony robię jakieś rzeczy, które w sumie są fajne, a z drugiej strony jak ktoś mi mówi, że to jest fajne, to ja mówię, eee, nieważne. To był taki element mój unieważniania samej siebie, ale ciężko mi było uwierzyć w to wszystko. Jak miałam drugie moje spotkanie z Amanitą, ostatnio wam opowiadałam na live'ie o tym, że dostałam błogosławieństwo boskie. To było dla mnie wbrew pozorom straszne doświadczenie, ponieważ moje ciało wpadło w takie wibracje, że nie byłam w stanie się długo uspokoić. To błogosławieństwo trwało bardzo długo i przez cały czas słyszałam tak, jakby głos boski, że Bóg mi błogosławi, że jestem błogosławiona. Czułam się kurwa prawie jak Maryja. Straszne. Straszne. No, no w każdym razie. Ja, poważna kobieta, wykonująca poważny zawód, pracująca w poważnym miejscu, nie dojrzę robię takie rzeczy, że spotykam się z jakimiś substancjami. To jeszcze dostaję błogosławieństwo boskie. Matko, córko, ale okej, okay, poszłam, poszłam z tym dalej. Stwierdziłam, że okej, okay. a jeszcze Amanita powiedziała mi: słuchaj, zobaczysz, ludzie cię zobaczą zobaczą kim jesteś, mówię nie, no już po prostu stara, no teraz to pojechałaś <gryw> I z po czym spotkałam pewną osobę która zaczęła mi mówić, że widzi złoto w mojej aurze później ktoś znowu mi powiedział, że widzi złoto w mojej aurze i to szczerze mówiąc mnie tak rozwaliło mocno i mówię tak Huch, no dobra, trzy głębokie oddechy Złoto w aurze, to, to już jest grubo, ale nie, dobra, gadka, uspokój się, będzie dobrze. Będzie dobrze, nikt ci nie zauważy. No i wtedy sobie pomyślałam: Boże, a może ja jestem oświecona? Może mnie oświeciło? No i zaczęłam oczywiście e, się zastanawiać, czym w ogóle jest to oświecenie. A co w ogóle chodzi w tym oświeceniu? I kiedy człowiek może się czuć oświecony, a kiedy się może czuć nieoświecony? I w ogóle jak to jest? Prowadziłam dysputy z ludźmi, którzy mi mówili, że oświecenie to jest takie przejście, wejście w siebie, spotkanie ze sobą. No taki mój w sumie proces ostatnio. No i zaczęłam czytać książkę, o której Wam tutaj wspominałam Alchemia duchowego rozwoju. Alchemia duchowego rozwoju. O tym, czym właśnie jest oświecenie, czy istnieje metamodel oświecenia i jak można do tego oświecenia dojść. I o ile bardzo mi się podobało to, co autor pisał na temat tego, że ta droga do oświecenia to jest bardzo mocno wewnętrzny proces i spotkanie do środka. Spotkanie poprzez oddech, spotkanie do środka, poprzez tą transformację, spotkanie ze sobą, uważność na siebie i uznanie siebie. Z tym uznaniem siebie to ja miałam bardzo duży problem, ale do tego to, to, to ciemy. No w każdym razie ta książka tak mnie wytrąciła z równowagi, tak mnie wytrąciła z równowagi, że przestałam ją czytać. Ale to, co mnie najbardziej wytrąciło z równowagi w tej książce, to co było opisane jako najwyższy jakby poziom tego oświecenia, to było takie miejsce, które ja znałam. To było takie miejsce, w którym ja bywałam pod wpływem zlocybiny, to było też takie miejsce, które ja bardzo dobrze znałam z momentu swojej własnej śmierci. I przyszła do mnie taka refleksja: Kurde, czy w tym całym oświeceniu chodzi o to, żeby umrzeć za życia? I to było takie nieodparte wrażenie, że całe oświecenie ma prowadzić do tego, żeby umrzeć za życia. Bo ja rozumiem oczywiście, że. Śmierć, jako śmierć, przejście na drugą stronę, spotkanie z tym źródłem, powrót do domu jest cudownym doświadczeniem. Ale dlaczego wszyscy mamy tam iść? Przecież to i tak dostaniemy, bez względu na wszystko. I dlaczego to jest taka przestrzeń oświecenia? W ogóle, what the fuck? Nie godzę się z tym. A z drugiej strony moje ego. Gdzieś mocno zabolało, bo ja sobie pomyślałam, ja pierdziu, to gdzie ja jestem? Co ten koleś napisał, przed którymi drzwiami ja stoję, w którym ja jestem pokoju, a zakładamy, on pisze o czterech pokojach. Ja mówię tak, a ja w ogóle weszłam do pierwszego, a nie wiem, a gdzie były drzwi, czy w ogóle znalazłam jakiekolwiek drzwi. No i powstała frustracja, no bo jak to? No jak to? E no i czułam się jeszcze bardziej pogubiona z tym wszystkim. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. I, I miałam takie poczucie tak, że z jednej strony jestem w bardzo dobrym miejscu w swoim życiu, wszystko fajnie mi się układa, jest super, doświadczam pewnych rzeczy, ludzie mnie słuchają. Ale z drugiej strony pojawiało się, pojawiało się takie poczucie: kurde, coś jest nie tak? Nie? Bo jak wchodziłam na wysokie wibracje, to czasami miałam takie momenty, jakby coś mi wyciągało dywan spod nóg i spadałam. Niedużo, centymetr, ale spadałam. I nigdy nie wiedziałam, co mi spowoduje wyciągnięcie tego dywanu spod nóg. Jaka rzecz. Czasami takie pierdołowate uwagi potrafiły mnie rozwalić. A ja się kurczę, zadawałam sobie pytania. Co ktoś zobaczył? Czy w ogóle? Czy coś? Trudne to miejsce było bardzo. Bardzo było trudne. To trwało jakiś czas. Stwierdziłam, że okej, okay, dobra, nie ma co się męczyć. Psylo cybina, z koksem. W końcu jestem Pierdolnięta, to jestem Pierdolnięta, wiadomo i tyle. I to było rzeczywiście bardzo trudne dla mnie doświadczenie. Ja opowiadałam o tym na live'ie: nie róbcie tego nigdy w życiu w domu. To jest, to jest tylko i wyłącznie też kwestia ego, które u mnie bardzo mocno zadziałało i rozbujało się do granic możliwości, ponieważ ja weszłam w doświadczenie. Z psychocybiną, i nie mogłam się połączyć. Nie mogłam się połączyć z kosmosem, nie mogłam się połączyć z galaktyką, nie mogłam wejść na piąty poziom. A przecież jak to? Ja nie wejdę na piąty poziom? Ja nie wejdę, przecież ja wejdę. No i zrobiłam coś, czego robić nie wolno, czyli w trakcie doświadczenia wzięłam kolejną dawkę, wcale nie małą. No, i po prostu ja już, ja już chodzić nie dałam rady. Stara baba, głupia. No. Tak działa ego, które czasami potrafi wywalić pod sufit pewne rzeczy, ale to też trzeba przyjąć. To też jest jakiś element tego wszystkiego. To ego zawsze będzie. Ono gdzieś się będzie zawsze pojawiać, trzeba się z nim po prostu poukładać. Ono potrafi nawywijać. Ja tam to swoje ego tam. No nieważne. A czasami, słuchajcie, Psylocybina, przynajmniej w tym pierwszym etapie, potrafi naprawdę rozbujać zdrowo ego i potrafi zbudzić demona. I, i tak też było w moim przypadku. Miałam wrażenie, że ona zbudziła tego mocno uśpionego demona. I, I nie było kosmosu. I dopiero wtedy po raz pierwszy mam wrażenie, że przeszłam do jakiegoś innego miejsca. To było coś. Ja w końcu weszłam do środka. I miałam wrażenie, że przechodzę przez jakieś drzwi. Nie wiedziałam, co to są za drzwi, nie wiedziałam o co chodzi, ale miałam wrażenie, że wróciłam z tej podróży zdrowsza. Nie wiedziałam, co tam się wydarzyło. Wiedziałam, że gdzieś przeszłam. Ale gdzie? Ja byłam wielokrotnie zapraszana do pewnego miejsca przez Pslocdwinę, do którego bałam się pójść, bo przełożenie choćby stopy przez próg tego miejsca, Powodowało, że mój mózg po prostu nie był w stanie tego wytrzymać. Nie był w stanie tego wszystkiego przetwarzać, co tam się działo. A ona mi mówiła: Idź tam, potrafisz, poradzisz sobie. Wróciłam tutaj w poczuciu bycia zdrowszą. Zaczęłam bardziej dbać o siebie, zaczęłam bardziej dbać o swoje ciało. Zaczęłam szukać a, jakichś rzeczy, które by były dla mnie ciekawe, zaczęłam szukać sposobów na pracę ze swoim ciałem, a ciągle transformowałam. Ciągle transformowałam swój ból, swoje cierpienie. Spotykałam się z trudnym, i miałam świadomość, że mam olbrzymią odwagę też, żeby chodzić do swojej piwnicy. I nie pozwalałam nikomu sobie powiedzieć, że jestem głupia, że powinnam się odwrócić na od mojej przeszłości i pójść sobie. Ja czułam, totalnie podskórnie czułam, że muszę wchodzić do tej piwnicy, spotykać się z bólem, zobaczyć co przeżyłam i przeżywać to. Bo to jest tylko i wyłącznie gwarant tego, że w końcu wyzdrowieję. I, i to jest naprawdę trudne tam wejść. I z jednej strony było to cholernie trudne, a z drugiej strony ja w ogóle tego nie uznawałam, że robię coś niesamowitego. Że robię coś naprawdę dobrego i że rzeczywiście mam jaja jak arbuzy, żeby spotykać się z rzeczą bardzo trudną. I ludzie nie do końca to wytrzymywali. Bo nawet mój własny terapeuta mówił mi, słuchaj, ale może, nie wiem, może pójdź do kina, jak, takie, jak tam cię te rzeczy napadają. Może porozmawiać ze znajomymi. Ja mówię, nie, słuchaj stary, ja muszę usiąść i to przeżyć. Ja muszę się spotkać ze swoim bólem. I tak to trwało wszystko. Z jednej strony, dostawałam jakieś przestrzenie dotyczące oświecenia. Z drugiej strony, mam wrażenie, że wyszłam z tego poszukiwania, tego oświecenia, że przeszłam przez jakieś drzwi, ale nie wiedziałam, przez jakie drzwi przeszłam. I w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. I w ogóle byłam w takim miejscu, gdzie wszystko było pomieszane. I zaczęłam w pewnym momencie rozmawiać z moim znajomym. I mówię tak, słuchaj, ja mam takie wizje, ja w sumie już nie wiem, co ja mam zrobić, ja w ogóle w sumie zaczynam sobie zadawać pytanie, kim ja jestem. Ja mi powiedział taką rzecz: "Ja ci powiem, kim ty jesteś. Jesteś sumą własnych doświadczeń." O jak ja się wkurwiłam no przecież odebrał mi właśnie tą swoją moją wyjątkowość, co, co ja jej nie mogłam przyjąć, nie? Przecież tam te duchy mówią mi, że jestem taka wyjątkowa, że jestem wybrana. Bóg mi błogosławił, a on mi mówi, że jestem ja jestem sumą własnych doświadczeń. A idź ty, gościu, w ogóle nie znasz się. <laughs> I to jest, właśnie, <laughs> to jest właśnie to jest właśnie to jest właśnie taka, takie kuriozum, że z jednej strony nie byłam w stanie przyjąć tego, co mi tam mówią, a z drugiej strony, on tutaj mi unieważnił w mojej ocenie wtedy unieważnił. To było bardzo mądre, co on powiedział, ale w mojej ocenie on to unieważnił. To było mi bardzo, bardzo trudno. I wtedy sobie OK, okej, dobra, ja jakby mam czas. Ja mogę prowadzić eksperymenty na sobie. Ja chcę zobaczyć, jak to będzie. I wtedy znowu spotkałam się z psilocybiną. Ten proces, który wam opisuję, trwał w sumie z pół roku, więc wiecie, to trochę trwało. Spotkałam się z pilocybiną i ona mi wyraźnie powiedziała, że już koniec tego, że już koniec tego wszystkiego, że, że powinnam w siebie w końcu uwierzyć, że powinnam zobaczyć, kim jestem, że powinnam się z tym spotkać, że powinnam to przyjąć, że rzeczywiście czasami robię rzeczy niesamowite i że naprawdę jestem odważna. I że naprawdę mam jaja, żeby robić pewne rzeczy, i że mówię o pewnych sprawach otwarcie, nie ukrywam ich. I w sumie coraz więcej mam odwagi, żeby stanąć za moją historią wśród innych ludzi nie tylko takich ludzi, którzy poszukują rozwiązań, którzy mają depresję, ale coraz więcej przychodzi do mnie odwagi, żeby, żeby po prostu stanąć za moją historią, bo ta historia jest niesamowita. I Dostałam bardzo, bardzo dużą lekcję od Psylocybiny, która powiedziała mi, żebym już przestała udawać. Żebym już przestała udawać, żebym zaczęła w końcu... Że stworzyłam sobie przepiękne życie, ale ciągle nie jestem w stanie i nie potrafię go żyć. Że ciągle udaję. A wystarczy wstać i zacząć żyć moim życiem, które jest niesamowite. I to był pierwszy raz, kiedy po tej podróży zobaczyłam, czym jest szum. Bo ja po tej podróży przez tydzień zobaczyłam, jak wygląda życie bez szumu. Przez ten tydzień było niesamowicie. Po czym zaczęłam szumieć? A szum, słuchajcie, wywołujemy wszyscy. Wszyscy ludzie szumią. A cały świat szumi. Bo bardzo często nie możemy po prostu dotknąć tych rzeczy, uciekamy przed pewnymi rzeczami i mam wrażenie, że pewne, nawet pewne przestrzenie duchowości są ucieczką. I przyszło do mnie wtedy bardzo mocno, że bardzo często nawet sam rozwój potrafi być ogromnym szumem, że ciągle czegoś poszukujemy. Ciągle poszukujemy celu, ciągle poszukujemy lepszego samorozwoju, medytacji, tańca intuicyjnego, tantry, psychodelików, wszystkiego. I czasami to wszystko staje się jednym wielkim, olbrzymim szumem. I ja przez tydzień doświadczyłam swojego życia bez szumu. I to był błąd. Naprawdę. Nagle okazało się, że nie potrzebuję tak wielu rzeczy, że mogę żyć pełnią życia i mogę nawet pracować w bardzo wielkim skupieniu, że mogę się cieszyć swoim życiem w pełni. I że wszystko jest proste i nieskomplikowane, i że wszystkie połączenia są jasne i są na wierzchu. Wystarczy tylko przyjąć siebie, przestać się unieważniać, wystarczy spotkać się ze sobą, a jednocześnie poprzez przyjęcie samego siebie i uznanie swojej własnej wartości, swojej niesamowitości, odwagi, wszystkiego i pokłonienie się przed samym sobą, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo miejsca dla innych ludzi. Że jest bardzo wiele takich przestrzeni w duchowości, które pokazują nam taką przestrzeń do unieważniania samych siebie, czyli tą skromność, bo przecież nie można być w sobie i uważać o sobie takich super fajnych rzeczy, bo to jest wszystko z ego. Ale to nie do końca tak jest, bo. To poczucie własnej wartości i poczucie własnego zakochania się w sobie wbrew pozorom, to poczucie takiej miłości do siebie, takiej głębokiej, daje taki poziom do spotkania z drugim człowiekiem, że to jest coś niesamowitego. To otwiera niesamowite przestrzenie. Ja tego bardzo mocno doświadczyłam i to jest jakby bardzo silny mój kawałek do pracy, że mi jest czasem trudno. Mi jest czasem trudno z uznaniem samej siebie, czasami się unieważniam, bo czasami wychodzę z założenia, że to, co myślą inni ludzie, jest ważniejsze niż to, co ja czuję. I to jest niedobre miejsce, bo, bo to, co ja czuję, zawsze jest najważniejsze. Ale my też jeszcze kulturowo tutaj w Polsce jesteśmy w takim też trudnym miejscu, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, bo nam jest ciężko przyjmować ludzi, którzy. Którzy się kochają, którzy stawiają siebie na pierwszym miejscu. Bardzo jesteśmy blisko takiego oceniania, egoizmu i tak dalej. No ale to już jest zupełnie inna para kalosza. Ale rzeczywiście kulturowo jest tutaj trudno pracować z tym wszystkim. No i oczywiście jest bardzo dużo kwestii dotyczącej ego, że, że jeżeli uznajemy siebie za osobę niesamowitą, to znaczy, że to wszystko wynika z ego. A to nie do końca tak jest. i ja zobaczyłam to moje życie bez szumu. I po raz pierwszy w ogóle wtedy zobaczyłam ten szum i jak to wszystko szumi. Ja nie jestem w stanie wam tego opisać, ale, ale miałam różnego rodzaju takie doświadczenia w życiu, kiedy widziałam, jak sama zaczynam ten szum nakręcać, jak ciężko mi jest być tak w pełni w moim życiu bez tego szumu, bo przecież ten szum też gdzieś mnie, ten szum jest mi gdzieś potrzebny w pewien sposób, bo wiecie ten szum to jest wszystko ten szum to są wszelkiego rodzaju czasem niepowodzenia, czasem choroby a czasem zwykłe, nie wiem, oglądanie kompulsywnie Netflixa jakieś dziwne rzeczy, które robimy czasem a czasami samorozwój bywa szumem, tak jak mówiłam czasami psychodeliki mogą bywać szumem wszystko może być szumem, jeżeli odciąga nas od tego sedna, a ja tego bardzo dużo w swoim życiu miałam i też nie lubiłam sobie dawać bardzo konkretnych odpowiedzi. To też pokazała mi bardzo mocno psylocybina, że ja wytwarzam w sobie ten szum bardzo mocno, dlatego że nie lubię wchodzić w pewne rzeczy na 100%, że nie lubię być w miejscach tak na 100%, czyli że zawsze muszę sobie zostawić jakiś wentyl bezpieczeństwa. A tak nie można. Jeżeli coś robię i jeżeli w co wierzę, jeżeli mam do tego zaufanie, to powinnam się zaangażować na 100%. Bo jeżeli nie angażuję się w coś na 100%, to to. To zawsze będzie nijakie i zawsze ten szum gdzieś się będzie pojawiał. I miałam też taką bardzo silną rozkminę, która mi się mocno pojawiła wraz z tym szumem, i to mi bardzo mocno uzmysłowiło, jak bardzo dużo szumu wywołuje, żeby na przykład nie podejmować takich stuprocentowych decyzji, żeby ciągle trwać w jakimś zawieszeniu, że do czegoś mi jest to potrzebne. I miałam taką historię, ja Wam opowiadałam o tym, że jestem w szkole psychoterapii. I ostatnio miałam takie, takie przekonanie, że w sumie to, to chciałabym być w tej szkole, żeby się sobie poprzyglądać. I ja bardzo dużo dzięki tej szkole osiągnęłam, bardzo dużo ta szkoła mi dała, te zjazdy, ta praca nad sobą, to było niesamowite, ale jednocześnie gdzieś ciągle byłam w takiej przestrzeni, że ja w sumie nie widzę się za bardzo jako psychoterapeuta. I w sumie nie widzę się w tej przestrzeni, ale jednocześnie gdzieś. Y Gdzieś byłam w takim, w takim tym, że jednak nie, no ale chciałabym skończyć tą szkołę. No w sumie dlaczego nie? Mogę, prawda? Mogę. A później przyszło do mnie to, że w sumie właśnie, jeżeli chcemy coś robić na 100%, to na 100%. To jest wybór pewnej ścieżki zawodowej i trzeba podjąć decyzję, co ja chcę w życiu robić, tak naprawdę. I to nie jest takie skomplikowane. Po prostu trzeba się zastanowić i obrać jakiś kierunek jeden kierunek. A nie 15 kierunków, jak ja to lubię robić. A, tu będę to robić, tam będę to robić, ale w nic na 100%. I zauważyłam właśnie wtedy, kiedy miałam do podjęcia dosyć trudne decyzje w swoim życiu, że ten szum zaczyna się robić dla mnie nieznośny. Ostatnio też bardzo dużo cierpię z powodu szumów usznych, i ewidentnie. A dla mnie to jest jasne, dlaczego one się pojawiły i skąd się pojawiał ten szum. I też jestem na drodze, właśnie z neuroplastycznością, żeby uzdrawiać pewne swoje przestrzenie. Wcale nie dziwię się, że one się pojawiają, bo, no bo jakby zobaczyłam bardzo mocno swoje mechanizmy. I powiem Wam, że y, zrobiłam coś bardzo odważnego w pewnym momencie. I sama się za to podziwiam, bo zrobiłam to bez lęku, absolutnie bez lęku, bo chciałam zobaczyć prawdę, ale jednocześnie wiedziałam, że zobaczenie tego będzie cholernie trudne, bo w końcu wytwarzam ten cały szum po to, żeby tego nie zobaczyć. I poprosiłam psychocybinę, żeby zabrała mnie w miejsce. Poza szumem, żeby mi pokazała, co jest za tym szumem, jaka jest prawda. Chciałam zobaczyć prawdę. Chciałam zobaczyć to, czego boję się zobaczyć. Chciałam się spotkać ze wszystkim, co jest bardzo trudne. I powiem wam szczerze, była to najcięższa podróż w moim życiu. Ale jednocześnie podróż. A, tak niesamowita. Tak... Mam wrażenie, że dotknęłam czegoś, czego nigdy w życiu nie doświadczałam a pracując z psylocybiną. Mam wrażenie, że właśnie po raz pierwszy dotknęłam tego miejsca, do którego byłam zapraszana wielokrotnie i do którego nie chciałam wejść. Czyli to miejsce, które ja sama ochrzciłam szóstym poziomem. Czyli miejsce... Takie, w którym wchodzimy do środka, ale tak głęboko, że ja byłam w miejscu, w którym mam wrażenie było jednocześnie obłędem, ale też miejscem, w którym byłam w stanie zachować absolutnie klarowny i trzeźwy umysł. Dokładnie mając poczucie, że wiem w każdej chwili, gdzie jestem, i choć czasami nie byłam w stanie tego unieść. Czasami było mi tak trudno, że tylko błagałam, żeby to się już skończyło, ale jednocześnie wszystko widziałam i wszystko rozumiałam. I miałam wrażenie, że psilocybina w, w moich dłoniach jakby jest jak plastelina. Jest czymś, co jest płynne, co mnie prowadzi i pokazuje mi dokładnie każdą ścieżkę, każdą drogę. Pokazuje mi wszystkie połączenia. Zaprowadziła mnie do krainy moich neuronów. I tej plastyczności. To było niesamowite. Ja Miałam wrażenie, że to jest wszystko jak plastelina, że jestem w stanie to, to tworzyć. To jest. E, ach, to było niesamowite, bo ona pokazała mi tak wiele rzeczy. Tak wiele rzeczy pokazała mi e, prawdę o, o wszystkich połączeniach. Pokazała mi też na przykład bardzo mocno na przykładzie mojego psa, który był ze mną w tym czasie, jak, jak jesteśmy połączone, jak ona w pewien sposób jest też moim szumem jak ona mi pokazuje pewne symptomy i to co się w niej pojawia jest totalnie moje i jeżeli ja przetransformuję to co jest we mnie to automatycznie mogę ją wspomóc bo zwierzęta też spełniają niesamowitą funkcję i one bardzo często są też takim papierkiem lakmusowym i pokazują nam pewne rzeczy i są w stanie jakby nam towarzyszyć w takich trudnych momentach, dlatego że one są totalnie podpięte do systemu. Ja miałam wrażenie w pewnym momencie, że rozmawiam z moim psem. To było, rozmawiam w takim, takim poczuciu zrozumienia. To było chyba drugie takie moje doświadczenie z nią, ale jednocześnie pszczołcybina też pokazała mi mój autyzm i pokazała mi, czym on jest. Mam wrażenie, że ukazała mi też moją neuroplastyczność mózgu i dlaczego jestem w stanie tak pracować z psycybiną i wchodzić w takie obszary, że po prostu mój mózg jest wyjątkowo neuroplastyczny, dlatego że musiał się nauczyć pewnych rzeczy jako osoba neuroatypowa. Ja szczerze mówiąc, bardzo mocno chciałabym Wam pokazać to miejsce, w którym byłam, ale bardzo ciężko mi jest znaleźć nawet słowa. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek z Was czegoś takiego doświadczył, ale miałam wrażenie, że zobaczyłam całą prawdę. Że zobaczyłam całą prawdę, zobaczyłam funkcjonowanie pola, wszystkie połączenia, a też możliwość poruszania się po tych połączeniach w taki niesamowicie piękny sposób. I nagle zrozumiałam, że Całe życie jest o tym, żeby transformować, że celem inkarnacji jest transformowanie, że to jest niesamowite miejsce, kiedy my możemy transformować, a jest bardzo dużo różnego szumu, który sobie stwarzamy po to, żeby nie transformować, po to, żeby uciec albo pójść drogą na skróty, albo w ogóle uciec do pewnych przestrzeni za życia. Chociaż w ogóle nie o to chodzi. To było takie doświadczenie, że jakby zobaczyłam też, że bardzo, bardzo długa droga przede mną, ale piękna droga, taka, taka droga cudownej pracy, ale też droga dyscypliny i wy mojego wyboru, że chcę tą ścieżką kroczyć i że chcę podejmować swoje życie poza szumem. Że nie chcę go więcej w moim życiu, ale to też nie jest coś takiego, że spotkam się z psycybiną, zobaczę prawdę, a ten szum przeminie. Że olbrzymim sukcesem jest to, że już go zobaczyłam. A dalej, to jest moja praca, że skoro go już widzę, to wtedy mogę się go pozbyć. Bo to jest takie miejsce, które jest polem wyjścia do wszystkiego. Ja mam w sobie dużo y, takiego, nie wiem, sportowego, Podejścia do życia i to też mam wrażenie, jest coś, co mam nadzieję pomoże mi na tej ścieżce. Bo ta ścieżka jest. no nie jest łatwa, bo czasami są takie momenty, kiedy po prostu mogę tego nie udźwignąć. Czasami są takie momenty, kiedy będzie trudniej. Ale to jest jak na treningu. Ja zawsze, przychodząc na trening, wiedziałam po kilku minutach, jak będzie. I czasami też było tak, że potrafiłam trenować kilka miesięcy. Do zawodów, po czym jechałam na zawody i się nie udawało, bo akurat był gorszy dzień, gorsza dyspozycja dnia, gorszy moment. I trzeba było sobie poradzić z frustracją, z poczuciem porażki, ale jednocześnie wyciągnąć wnioski i budować dalej. I mam wrażenie, że teraz czeka mnie taka codzienna, mozolna, ale przyjemna też praca, mam nadzieję, żeby wyjść poza swoją przestrzeń i co ciekawe. Moje uszy bardzo mocno mi pokazują, kiedy mocno szumie, kiedy szum jest nie do wytrzymania, a kiedy jest całkiem fajnie. I szczerze, nie mam w ogóle pojęcia, czy ten podcast, który nagrałam, w ogóle będziecie w stanie zrozumieć, w sensie mam wrażenie, czasami, czasami słuchajcie, jak nagrywam te podcasty, to mam wrażenie, że bredzę, ale nie mogę znaleźć jakichś lepszych słów, żeby opisać całą tą ścieżkę, żeby pokazać, w jakie przestrzenie udało mi się wejść. Bardzo mocno chciałabym to jeszcze eksplorować i też zobaczyłam właśnie, jak wiele, wiele takiej codziennej pracy mnie czeka, takiej u podstaw, ale ja nie chcę już uciekać, nie chcę uciekać w przestrzenie związane z mm, samorozwojem. Podjąłam też bardzo trudną decyzję w moim życiu, bo podjęłam taką decyzję, że chcę wejść w pewne rzeczy na 100%. I podjęłam decyzję, że nie będę już szukać ciągle alternatyw. Podjąłem też decyzję, że nie będę psychoterapeutą, tylko zostanę przy moim zawodzie. To też mi pokazuje bardzo daleką drogę, jaką ja przeszłam, ponieważ ja teraz pracuję w takim miejscu, które jest naprawdę fajnym miejscem. Pracuję z fajnymi ludźmi, ludźmi z pasją i takim olbrzymim zaangażowaniem. I ludźmi, którzy obudzili we mnie ponownie pasję do mojego zawodu. Ja kiedyś bardzo kochałam to, co robię. Kiedyś lubiłam to, kiedyś to mnie rajcowało i, i bardzo uwielbiałam te intelektualne wyzwania. Uwielbiałam pracować na wysokich obrotach, ale jednocześnie pracowałam zawsze w bardzo toksycznych miejscach. Ale pracowałam też w toksycznych miejscach, dlatego że ja byłam toksyczna. Ja miałam wiele jakby problemów. Ja wyszłam z miejsca czyli ze swojego rodzinnego domu, w którym wydarzył się horror i jednocześnie mając autyzm, nie rozumiejąc ludzi i nie rozumiejąc samej siebie, musiałam sobie jakoś poradzić w tej rzeczywistości. I poradziłam sobie tak, jak potrafiłam. Zbudowałam sobie jakąś swoją fasadę, swoje własne więzienie, w którym się siedziałam i próbowałam funkcjonować w tym świecie, ale to nie było dobre miejsce. I Wtedy potrafiłam sobie poradzić tak, jak sobie poradziłam. Ale jednocześnie teraz widzę, że poprzez swoją pracę, poprzez te wszystkie rzeczy, które wykonałam, i poprzez też pracę nad uznaniem samej siebie, um, przetransformowałam się na tyle, że mogę pracować z mie w miejscu z cudownymi ludźmi. W miejscu, Wielokulturowym, którym mogę dotykać różnego rodzaju kultur, charakterów, ale jednocześnie ludzi, którzy absolutnie lubią to, co robią. To jest cudowne i naprawdę nie chcę tego zmieniać, i jest mi tam niesamowicie dobrze. I ostatnio właśnie też mam takie poczucie, że moje życie stało się dobrym miejscem naprawdę stało się dobrym miejscem, ale życie. Staje się dobrym miejscem w momencie, kiedy my transformujemy. Kiedy transformujemy siebie? I tak, kiedy my transformujemy siebie i zaczynamy żyć w pełni, i wychodzimy poza szum. No, tylko szum trzeba najpierw zobaczyć. <grytanie> Uch, to była wycieczka, słuchajcie. Wycieczka w nieznane, w trudne miejsca. Dużo, dużo pracy przede mną. Ha, ale cieszę się na tą pracę. To jest naprawdę, e, to jest naprawdę pierwszy raz, kiedy jestem, wiecie, ja czasami miałam takie poczucie, jak pracowałam e, z winą, że było tak, ile jeszcze, ile mi się jeszcze otwali, ile jeszcze zobaczę. Um, a teraz, jak zobaczyłam, to wszystko co jest za szumem, to mówię tak, uch, ja chcę tego, dokładnie tego chcę. Tego chcę w swoim życiu. Chcę, chcę takiej pełni i takiego prawdziwego życia, bez uciekania, bez ciągłego poszukiwania. Po prostu wiem, gdzie idę. Naprawdę odkryłam to miejsce, do którego zmierzam, i tym miejscem absolutnie nie jest śmierć. Ja umrę kiedyś, na pewno. I na pewno wrócę kiedyś do domu. Na pewno będzie to. Y Doświadczenie takie, że zawsze wracamy do domu, zawsze tam wracamy do tego miejsca. Tam kiedyś pójdę, ale tym razem idę gdzie indziej. Obrałam zupełnie inny kierunek i bardzo się cieszę, że pozwoliłam sobie też na swoją drogę głupca i nadal w sumie na niej jestem. I, i, i pozwalam sobie eksplorować i odkrywać. No. Psylocybina to niesamowite narzędzie i chyba też w pewien sposób podjęłam, oprócz decyzji swojej, że zostaję w zawodzie, to to, że bardzo chcę stanąć za swoją historią i bardzo chcę pokazać ludziom światu, że pszylocybina potrafi naprawdę dokonać niesamowitych rzeczy. I moja historia jest tego dowodem. Ja przeżyłam w życiu bardzo wiele trudnych rzeczy, nie rozumiałam siebie, miałam depresję, miałam zaburzenia osobowości, jestem osobą auty autystyczną, mam ADHD, a jednocześnie dzisiaj mogę przemówić do Was jako osoba, która jest w stanie żyć pełnią życia, która jest w stanie być szczęśliwa. I choć czasami czuję lęk, czasami spotykam się ze swoimi ograniczeniami, to mam wrażenie, że nigdy nie byłam bliżej drogi do wyzdrowienia niż właśnie teraz. I że wszystko, co robię absolutnie w swoim życiu, jest właściwe. I nawet jak są czasami takie momenty, że po prostu czegoś nie udźwignę, to po prostu dam sobie czas, żeby pooddychać, i wiem, że za chwilę wstanę i dam radę. Czasami po prostu muszę poczekać dłużej, żeby odpocząć. A, No to się znowu rozgadałam dzisiaj. Sama się nie spodziewałam, że to nagram. Ale było dla mnie to bardzo ważne. Nawet jeżeli część z Was może tego nie zrozumie, nie zobaczę, to mam nadzieję, że może ktoś z Was powie mi też, że widzi ten szum. <ścoughs> to by było już piękne. Słuchajcie, życzę Wam życia w prawdzie i wyjścia poza szum. Trzymam za Was kciuki i za siebie też. To jest fajna droga. Droga w bardzo, bardzo. Fajne miejsce. A ja tu z wami będę i będę się z wami dzielić tymi moimi doświadczeniami na tej drodze. Wracam niedługo z kolejnym odcinkiem. Na razie może być troszeczkę rzadziej, bo mam sporo wyjazdów zawodowych, ale bardzo lubię swoją pracę i bardzo lubię spotykać się z tymi ludźmi. Jest to zawsze dla mnie bardzo fajne miejsce. Niedługo, mam nadzieję, uda mi się przepracować ze sobą tą kwestię, żeby. Podzielić się z Wami bardziej sobą i opowiedzieć Wam bardziej kim naprawdę jestem w życiu. Bo dojrzewam bardzo, bardzo mocno do decyzji o tym, żeby stanąć w pełni za moją historią i pokazać dokładnie to kim jestem i jaką drogę przeszłam i to, że ta droga była warta wszystkiego i że naprawdę można znaleźć się w przepięknym miejscu. Jeśli człowiek tylko jest wyjątkowo zawzięty, odważny i chciałabym doprowadzić kiedyś tą swoją historią do tego, żeby, żeby uznano tę metodę terapii, bo to jest naprawdę niesamowite miejsce, ale. No dobra, mogłabym tak gadać i gadać, ale to nie o to chodzi. Dobrze, oczywiście. Wiecie, co robić, jeśli chodzi o subskrypcje, lajki? Ja dzisiaj szczerze mówiąc jestem strasznie zmęczona tą wypowiedzią, bo to mnie sporo kosztowało, żeby o tym opowiedzieć. Wyczerpało mnie mocno energetycznie, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Was za wysłuchanie mojej historii. Do zobaczenia, Buziaki i Papa.